180 pułapek na myszy, a to jest myszka saperka. O! Przerażające, co? Za chwileczkę każdy z naszej ekipy odda po 3 rzuty myszką saperką w kierunku pułapek. Ale musimy być ostrożni, ponieważ łapki dzielą się na dobre i złe. Jeżeli ktoś wylosuje złą łapkę, podchodzi do tablicy kar, wybiera z jedną kar, później musi ją wykonać. A jeżeli ktoś trafi dobrą pułapkę, podchodzi do tablicy z nagrodami i wygrywa nagrodę. A dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z Letty Shops. Letty Shops jest serwisem cashback. Robiąc zakupy w sklepach, z którymi współpracuję, możemy odzyskać część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Działa to w ten sposób, dlatego że sklepy płacą Letty Shops prowizję za każdy zakup przez ich stronę. A Letty Shops dzieli się tą prowizją z nami. Cashback możemy wypłacać sobie na swoje konto bankowe lub PayPal. Letty Shops przygotował dla Was przekozacki konkurs, największy do tej pory. Pula nagród to 100 tysięcy złotych, a nagrodą główną jest podróż na Malediwy. Żeby wziąć udział w takim konkursie, należy zalogować się, dokonać zakupu za minimum 10 zł, a następnie wymyślić slogan reklamowy dla Letty Shops. Black Friday i Boże Narodzenie to czas gorącego cashbacku, więc macie szansę zdobyć świąteczne zakupy o wiele taniej niż zwykle. Nie dość, że sklepy obniżają ceny, to jeszcze cashback wzrasta kilkukrotnie. Finał konkursu jest przewidziany na 17 grudnia, wtedy też zostaną ogłoszone wyniki, więc wbijajcie teraz szybciutko link w opisie i zacznijcie swoją zakupową podróż. Jest ze mną cała ekipa? Hello! Oczywiście Was zapraszam na kanał Pinki, Rogala, Jacoba i JJK. Linki macie w opisie, a my zaczynamy naszą zabawę. Moi drodzy, teraz każdy z nas rzuca w ścianę. Kogo myśl odklei się jako pierwsza, no to zaczyna jako pierwszy rzucać do pułapek. Jesteście gotowi? Raz, dwa, trzy! Ej, no to jest moje! Ej, twój, ale jest na moje! Moje z góry, twoja pierwsza spadnie, nie! Twoja, twoja! O, ta, to moja! Twoja! Moja jest twoja! Jacoba! Moja, o, nie proszę wchodzić! To jest twoje, to jest twoje. Nie! Trzymaj się! Dobra, teraz to wygraliśmy. A moja się nie! Jasne. Krystian! Krystian! No to lecimy. Jestem jako pierwszy, więc rzucamy. Uwaga! O! Złapała się! O! Weź! To będą dwie, będą dwie. Zielona! Ja, nagroda! Zielona! Nagroda! No to wybieram tą. Uwaga! Ekipa kupuje mi 5 paczek moich ulubionych chipsów. Dziękuję, jesteście kochani. Teraz ja, uwaga, daj mi szczęście. Krok do tyłu jeszcze. Uło, tak to mi nie pocało. No nawet nie trafi, nie? Nie no, trafi to chyba... O! Ja wierzyłem, ja wierzyłem. Klaudia, Klaudia, Klaudia. Nice. Nie, nie szczeliła. Zaraz strzelam dwie. O kurde. No to? To dwie moja noga. Nie! I ja widzę, że masz karę! I karę! Podwójna kara? No to jest niesamowite na tych odcinkach. No dobra. Moja myszka ci przyniosła szczęście. I zobaczcie, jak to jest w ogóle. Ona ogonkiem macha, cieszy się. Dobra. Dobra, cicho, kara. Pierwsza kara to seria z nerfa w plecy. A jak to, jak to? Uznajemy, że Rogalik wykona tą karę, dobra? To jest najbardziej przesrane. A w sumie racja, w sumie racja. Wykonajcie może tą karę, a potem wylosuję drugą. Dobra, dobra. Ja gotowy, naboje gotowe, lecimy. Co, lecimy? Ale się zestresowałam, spociłam, serce mi bije, jakby to naprawdę miałabym dostać, wiecie, kulkę. Dobra, dawaj morderczyko. Ała, ała, ała! Celuję i... Start! Jak coś, winę Rogalika. Lecimy tak dalej. Kolejna kara? To może taka. Losowa i... fasolka. Ostra! Nie ostra. Losowa. To jest zbiór wszystkich fasolek. Bez ostrej. O, widzę piękna maszyna losująca. Maszyna losująca. Uwaga! Nie w tą stronę chyba kręcisz. Popsuła pomoc! Dwie, ale chcę jedną. Oho. Próbuj. Zaraz się dowiemy, co to jest. I powiedz nam, jak smakuje. To pewnie jest owocowe albo zgniłe jajko. Co? Owocowa. Owocowa. Jeśli jabłko. Dwie partowne kary, nie? Zepsułaś dwie najlepsze kary. Niby pewnie jedną. Lecimy dalej. No dobra, Klaudia już dwie kary zaliczyła, to mam nadzieję, że teraz będę miał jakąś nagrodę. Jak gdzieś daleko? Pyk. Okay. Nagrodę mam bardzo, nie? Bierzemy, już widzę, że jest kara. O! Nie zdecydowałeś kolejny? To tak, nagrodę miałem, tak? Tak, czerwone nagrody. Dobra, pierwsza będzie dobra. Znaczy dobra, względnie kara.
Co to? Twarz w piance do końca. Okej. Proszę mi dać piankę. Idziemy. Sam się urządzisz, czy ja mam cię urządzić? Mogę się urządzić. Nie, urządź go, bo on oszuka. Tak? Oszuka? Tak. Ale Patryk oszukał. Co? Cio? Cio. To się tak bezpośrednio na twarz daje? To się nie bierze tak. Rozsmaruj, kurwa. No musisz rozsmarować, jesteś kołajem. To, że Patryk się nigdy nie golił, to spoko, ale na parę. Pierwszy raz mordy zobaczyć. No kurde, chyba najgorsza kara ten. Jacoba tak męskiego jak teraz. Ale cała twarz to nie jest tylko broda, nie? Jeszcze też czułko, nie? I nosek, usta. Cześć, no to może w ogóle wyjdę z tego odcinka, dzięki. Chodź, jeszcze kilka kar musisz wykonać. Hej, teraz ja. Jestem najgorsza w rzucaniu do celu, więc trzymaj tych kciuki. No, jak tam. Jak tam. Bo ja chcę tak delikatnie rzucić. Rogal! Bo ja chcę tak delikatnie rzucić, żeby na jedną wpadła, a nie żeby miała 10 kar. No, to jest mądre. O! Idealnie! Jak ładnie! Jeszcze nie wiadomo co. Jasta. O, kara! Kara! To są same kary. Bez nadziei, jak kara. Squid Game. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czemu osiem? Nie wiem, bo się 8 marca urodziłam, zawsze wybieram 8. A, okej, okay, no to jedz. Uwaga! Wszyscy naraz ci gilgoczą przez 30 sekund! Lecimy z drugą rundą. Siema, rzucam. Bardzo tak. Dobra. Tak o, z góry dawaj. Z góry. Bomba, ale bomba. Zaraz detonuję. Rzucam. Uwaga. No i ja. I ziołek. Dawaj. Dobra, to jest ten rzut. Jak na drugą nagrodę nie wytrzymam. O, dobra. Nagroda jest, nie? Kara. Nagroda. Dobra, teraz ja pikuję. Twisted Fate'a pikuję. Może dobra, być? Dawaj, pikuj, dobra, co chcesz. Cyk. Otwieramy. 50 zł. O! 5 dyszek pada. Dobra, trzeba iść do słoika. Wykopać na ogródek. Lecimy z drugą rundą. Jacobowi trzeba dołożyć, dajcie znać w komentarzu. Trzeba, nie? Jest mało to wygląda. Co? Dokładamy czy nie dokładamy? Dokładamy. Łapkę w górę dokładamy. Okej. Okay. Teraz ja rzucam myszką do góry. Bomba. No świetnie. Sam się śmiałem z rogalika. No bomba. Właśnie, ja to miałam powiedzieć. Ale uprzedził. No dawaj. Nie. Czy mi się wydawało, czy to była kara? No właśnie. I nagroda. Kara i nagroda. No, kara i nagroda, więc trzeba i tak wykonać to i to. No lecimy. Wolę chyba na początku karę. Sama się cieszycie już. Nie, się cieszymy. Ja zaraz zobaczę, jak się będziemy cieszyć. Kara. Balon z wodą na głowę! Dobrze! Idziemy! Dobrze! Krystek, urządziłeś mnie, to ja urządzę ciebie! I siebie przy okazji! Stali, ja też! Dzięki! Nie ma sprawy, tam nie możesz liczyć! Zimna! Czas na nagrodę po tym deszczyku. Może ręcznik? Robię za ciebie zakupy i płacę do 100 zł. Ja dziękuję wam. No, o tyle kilka, nie? My tobie robimy zakupy za 100? Tak. Ja listę dam po odcinku. Jasne, czekamy. Oszukana się czuję. Ale nie? Twoje nagrody to dla nas kary. Też prawda. Jak tak może być? Też prawda. Cisza! Cisza! Rzucam! Dawaj. O! Tam była nagroda. Cisza, rzuca! O! Nagroda 100% widziałem. Chyba nagroda. Tak, na 1000% najpierw. Yeah! Uwaga kochani, bo właśnie wygrywam pieniądze. Wierzę. Pieniądze? Tak, 100 zł! Ej, bo wydała! Na zakupy dla Krystiana. To dla mnie na zakupy. Dzięki! Nie, ja tylko. Lecimy.
Dobra, ja już nic nie mówię, ostatnio mówię, że będzie nagroda, nie było. Po prostu rzucam. Teraz sobie jest tak trochę. Taki pyk. O! Taki pyk! Ale poszło. Normalny rzut jednak. O! Nie, to jest kara. Wyż ta palca! I nagroda! Jeszcze to też? Tak! Dobra, dwie kary i nagroda, lecimy. Dobra, no zacznę sobie od czegoś dobrego, chociaż raz w życiu. Okay, jedno. To co chcesz? To dobra. U góry? Okay. U góry. Co jest? Gatuszki! Nie, no kurde! Dobra, chodź tam, gdzie jesteście. Dobra, pozdrawiam, odkładam. No i teraz wy się możecie pośmiać. Just to wybierz. Dobra. Ufam ci. Co to? Boks w brzuch! Od ciebie! Ode mnie. Dobra, okej. Okay. Ja przepraszam, ale te rękawice są nieprofesjonalne dla takiej profesjonalistki jak ja. Tak. 3, 4. Ale jak? Czekaj. Sierpa! Ale tak mocno mogę? Tak, no bo to jest. To jest twoja jedna okazja, rozumiesz? Znowu do tego biją. Zawsze do tego biją. Tak to mnie mogą bić codziennie. Teraz to wybierała Patryk, zapraszam. Decyduję. Balon z mąką na głowę. Bardzo dobry. Dobra, chcieliśmy już tą mąkę lać, znaczy sypać. Przyszła kryska na matyska. A pamiętaj, ja ci delikatnie rozbijam. Tak, ja to też. Ja nic nie widzę, jakby nie. O! Dobra, czuję, moje oczy czują. Lećmy dalej. Peneczkę mamy znowu. Trzeba uzupełnić. No proszę. Pytaliście widzowie, czemu rzadziej się pojawiam na odcinkach. Już wiecie. Teraz już tak szybko nie zejdzie. Dzięki mamo, dzięki. Jeszcze na nosku. Pamiętaj Kubuj, że musisz o siebie dbać. Dziękuję. Co to za włosy na czole? Włosy na czole? Co to ogolić? Brwi, tak? Ufam ci. Czyli mam karę i nagrodę. Idziemy. To najpierw nagroda. Nagroda. Ale ja ci wybieram? No. To super, Ącko, to tak. Nagroda, a moja droga będzie, nie wiem co to. Dowolny obiad od Krystiana, funduje, gdzie chcesz. Na pizzę! No dobra. To dzisiaj te nagrody kumulujemy? Jak chcecie zobaczyć, jak wręczam im nagrodę, zakupy i jakieś różne inne obiady, no to na Instagramie. Moim albo Jacoba, albo Rogalika. Zależy komu by na moim nagrodę. Na pewno. Zapraszamy. To kara niech będzie też pierwsza. Tylko pamiętaj, że ja dałam ci dobrą karę. Uwaga. Listwa albo klaps. Ja nie wnikam, zostałem. Co tam boli się zrobić? To kara. No, lepsza listwa. Raczej Rogalowi bym dał, nie? Ostatnia w Squid Game żeśmy sobie porozdali trochę. Dobra, kto teraz? Ja. Dobra, teraz ja. Taktyka jest taka, że co najmniej dwie nagrody wylosować. 3, 2, 1, rzucam. Nagroda. I nie wiem, co to było. Kara. Kara, no niestety. Dobra, to teraz ja losuję karę. Uwaga. Masz? Nie! Co nie! Parol w głowę od każdego! Co to jest parol? Trzeba wyjaśnić, co to parol! To jest coś takiego! Ja też chcę, jak się dawaj. Robi! Przyłóż rękę, mocno dociskaj palca do czoła tego? I pójdź, no! Klaudia, najgorszy parol, jaki widziałem! Spoko, jeszcze będę ja! O, sorry! Dawaj. Krystiana parol był przegięty, nie? O, Justyny będzie. Nie, no oni nie potrafią parolować, widzowie! Dobra. To była kara? Tak. To przyjemność była, nie? To była przyjemność. Dobra, i uwaga, teraz losujemy. Jeszcze nagrodę zgarnę, no nie wytrzymam. Dobra, uwaga, nagroda, uwaga. Licencja na dawanie przekąsek joystickowi przez 2 dni. Nie, ja. Oj, nie wiem, czy to w dobre ręce trafiło, stary. Patryk jest osobą, która najwięcej przekąsek daje pokryjomu. To jest idealnie dla niego. A tu ma licencję z podpisem. Z podpisem, dokładnie. Także licencja na 2 dni jest moja. Chowaj ją w kieszeni. Chowam do kieszeni. W razie opierdzielu wyjmę licencję. Lecimy dalej. Kochana
Rybko? Kochana myszko, ja cię teraz rozpędzę i leć! Dobra, ty już nie udałeś. Nie. Raz. Kara. Dwa. Nagroda. I ostatnia. Dwie kary, jedna nagroda. Dobrze, moja do jednego. Najgorzej. Moja krew. O. Czerwono, zielone Oreo. Dwa do jednego. Najgorzej. Kary się zaraz skończą. Zaraz się kary kończą, no. Siedem klamerek na twarz przez minutę. Pierwsza siedzi. Raz, dwa, to teraz ja. Trzy. Ale nozy. Musisz nie. Liczyć. Ale nie, to odkąd będą wszystkie liczymy. Nie, bo się to na nos nie mieści. Dawaj, kurde, stary. Trzyma się jak nic. Jeszcze jedno będzie tak. Raz, na drugie ucho mu damy, niech ma. O! I ostatnia. Jest gij. 60 sekund teraz pracować. Umówmy się, że wykonam po prostu karę z klamerkami. I jeszcze nagrodę masz. Jeszcze nagrodę. Gorzej jak będzie list, panie. Ping-pong w plecy. Ping-pong w plecy polega na tym, że ściągam koszulkę, a wy porzucacie ping-ponga jedna osoba i odbija z całej siły w plecy. Jak nie trafię, jak nie trafię, to ktoś inny wtedy. Tak. Lekko. Super. Gotowy? Tak. O! O! Nie trafił. Przepadła twoja tura. Jasne, że tak. Ja nawet nie trafię piłeczką. Ja trafię paletką w piłeczkę. Rogel nie trafił. O! No! Klaudia to z klamerkę zrobiła. Chłopa, bro! Tak. Co? Ale odbiło się i powracało. Dawaj. To jeszcze Jacob. Klaudia. A ja jak rogalik. Lecimy. Pokarany przez życie. Cały czerwony. Z pianką na nosie. Nagroda niech chociaż odda. Tankuję aktualnie auto do pełna. Niezależnie ile jest w baku. No tankuj! Nam nic do tego stanowi. No. Ci co odbijali ping-pongiem tankują. Także. Okej, okay, dziękuję. Jaką techniką? Techniką taką? Taką? Taką. Czy taką? Od góry. Uwaga. Mam karę, tak dla jasności. A karą jest? Minus 100 zł. A co się wygrała 100? To lecimy z kolejnym osobą. Ostatnia, trzecia runda, to może i lepiej. Wrocnie gola. Dobra, chodźmy teraz dół. Ja już wiem co wypadło. Widziałem dwie czerwone kropki, otwieramy. Szybki unboxing, dwie kary zostały, oczywiście nie, to jest niemożliwe, że to jest dla mnie, Krystian. A dobra, ja już nic nie mówię. A też miałem dwie. No, spoko, to już moja piąta kara chyba, czy czwarta. Ręka w pułapkę. Dowolna część ręki w pułapkę. I to jest kara niespodzianka. Ta kara polega na tym, że wy widzowie piszecie w komentarzach karę najbardziej łapkowana Jacob zrealizuje. No to jednak na Instagramie. No ja już nie chcę tutaj. Gotowy? 3, 2, 1. Musiałem pomyśleć, że co myślałeś, że kilgocze? Trochę ciągnie, dobra. Justyna. 6 pułapek do zdetonowania, misja życia. Słuchajcie, robimy to. Dwie zdetonowane. Dwie nagrody. Okej, okay. Moi drodzy, wylosowałam dwie nagrody, jedną karę, ale że kary już nie ma, więc... No dobra, tą nagrodę, którą wybieram. To? 1 zł XD. Szanuję autora, szanuję. 1 zł XD. Dobra nagroda. Zawsze coś, bo ja stówę wygrałam, stówę przegrałam. I uwaga! Dyszka. Dobra, to już 11, słuchaj. 11 to moja szczęśliwa liczba, więc... Pięknie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, o cztery. Nie! Jedna zdetonowana, a tu pod spodem... Oj! Kara. Nagroda. Nagroda. Yeah!
Tak jest! Nie no dobra, nieuczciwe, oszukałem. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że tak samo wspaniale byliście jak my. Wbijajcie do Klaudii Rogalika, Jacoba, JJ Kino. Oczywiście w link w opisie do Leti Shops, bo czeka na was przekozacki konkurs. Możecie polecieć podróż na Malediwy, więc takiej szansy nie możecie przegapić. Ja się z wami żegnam i widzimy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pamiętajcie o karze dla Jacoba. O, dokładnie.